Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażemy Wam przepiękną willę w modernistycznym stylu z cudowną galerią obrazów, własną windą. I dodatkowo dorzucimy jeszcze apartament, który mieści się na najwyższym piętrze tej willi i genialny ogród. Zapraszamy do środka. Powierzchnia domu to 758 m2. Mamy tutaj 8 pokoi i 5 łazienek, a dom został wybudowany w 2016 roku. Powierzchnia działki, na której znajduje się dom, to 665 m2. Przepiękna i przestronna willa. Cztery kondygnacje połączone windą z przestronnym apartamentem na najwyższym piętrze gwarantują unikalną przestrzeń mieszkalną lub ekskluzywną siedzibę dla firmy. Marmurowe podłogi, przeszklone ściany, niestandardowy projekt wnętrza, galeryjna przestrzeń to główne cechy tej niezwykłej oferty. No to witajcie już oficjalnie w środku. Jesteśmy teraz w holu, bardzo dobrze doświetlonym holu, bo tutaj cechą charakterystyczną też tego domu jest to, że jest dużo i dużych okien. Dokładnie i tak miało być. Wszystko miało być widoczne, a najbardziej miała być widoczna ta zieleń za oknami. I słuchajcie, teraz na samym wstępie ważna informacja. Z frontu domu wcale nie widać, że ten dom kryje w sobie taką to niespodziankę. To taki klocek, prawda? Tak. Z frontu taki wygląda jak taki standardowy dom, prawda? Bardziej modernistyczny. Bardziej modernistyczny. Nowoczesny na pewno. Ale co się kryje tam z tyłu? Chodźcie zobaczyć. Ściana zieleni. Przepiękny ogród, który właściciele dopieścili w najmniejszym detalu i szczególe. Zresztą w ogóle cały dom zaskoczył nas chyba najbardziej tym, że jest bardzo przygotowany. Słuchajcie, tutaj nawet arbus wszystko nie jest bezpodstawnie. Zaraz Wam pokażemy cały dom, bo naprawdę jest co pokazywać i każde pomieszczenie zasługuje na uwagę. Ale na szczególną uwagę i myślę, że już w tym miejscu zasługuje taras. Zobaczcie, tak, to jest przepiękne miejsce. No taras, do którego przechodzimy też przez ten salon i przez jadalnię, która została tutaj w tym salonie umieszczona. Bardzo duża jadalnia z dużym stołem, duży taras. Zresztą sam dom jest duży, bo tutaj mamy ponad 700 metrów, dokładnie 756. Także tak, troszkę z nami tutaj zostaniecie, żebyśmy mogli pokazać Wam całą tą nieruchomość. Zobaczcie, na taras wychodzimy przez takie olbrzymie okno, zresztą w ogóle takie podwójne okna, olbrzymie okno. To, na co Ty zwróciłeś uwagę, są drewniane. Tak. A na zewnątrz są aluminiowe. Wszystko to oczywiście zostało zrobione na zamówienie, bo nie są to standardowe wielkości okien, które mamy w polskich domach. A za projekt tych okien odpowiada polska firma pochodząca z Kaszub. Zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Zresztą tak jak polskie firmy robią dobrą robotę i tutaj akurat w tym domu zobaczycie mnóstwo dobrej roboty polskich rodzinnych firm. Zapraszamy do środka. Salon jest duży, przestronny, ma duże okna, jest dobrze doświetlony. Mimo tego już nie mamy dzisiaj światła, bo akurat słońce mamy tak w kratkę. No teraz akurat nie świeci w ogóle słońce. Wnętrze jest dobrze doświetlone. Dodatkowo jeszcze mamy marmur w białym kolorze, w białych odcieniach. Ten marmur to jest w ogóle włoski marmur krystal. Specjalnie tutaj wyłożono tym marmurem całą przestrzeń dołu. Więc jest dzięki temu jednolicie. Jest jednolicie. Piękna. A mimo tego, iż zastosowano tutaj w większości biel, to te szare i złote dodatki nadają temu wnętrzu taki industrialny, nowoczesny charakter. To wnętrze ma mnóstwo kolorów. Tymi kolorami są piękne obrazy. Tak. Znanych. Podkreślenie jeszcze tych obrazów, tych krzeseł, które tutaj stoją, to, że te wszystkie obrazy są w takich żywych, tak, mocnych barwach. Dokładnie. I myślę, że tylko w takim wnętrzu to dobrze wygląda, bo do takich obrazów potrzebna jest naprawdę wielkość ściany, żeby ta galeria mogła naprawdę wyglądać. Tak. I żebyśmy mogli ją podziwiać. A żeby tutaj właśnie tak jest. Tak, że nie wstawiamy jednego obrazu, który praktycznie jest cały, zajmuje nam pół pokoju, tylko tutaj, zobaczcie, mogli sobie pozwolić na to, żeby tych obrazów wstawić troszkę więcej. Słuchajcie, ten obraz za mną to w ogóle szczególny obraz dla właścicieli, dlatego że kupili go sobie na 30. rocznicę ślubu. Składa się z dwóch połówek, które tworzą całość. Które tworzą całość.
A mi ten czerwony kolor przypomina znaczek subskrybuj, który jest tutaj i jest to dobry moment, żeby akurat teraz zasubskrybować kanał. A my w takim razie przeniesiemy Was razem ze sobą do jadalni. Zapraszamy teraz. Przenosimy się do jadalni. A jadalnia znajduje się zaraz obok kuchni, także bardzo wygodnie. Duży stół się tutaj zmieścił. Zresztą, tak jak mówiła właścicielka, ma bardzo dużą rodzinę i ta rodzina lubi się ze sobą spotykać, lubi ze sobą spędzać czas, dlatego właśnie są przygotowani na to, żeby można było organizować naprawdę duże rodzinne przyjęcia. Dokładnie. Znowu mamy obrazy, znowu mamy galerię, znowu mamy piękno na ścianach, ale tutaj w kuchni, bo właśnie do niej zmierzamy, chciałam Wam pokazać ten przepiękny front kuchni. To jest w ogóle polska firma, która naprawdę stworzyła projekt, myślę, na wysokim poziomie, bo nieczęsto widuję takie fronty i nieczęsto fronty w kuchni zwracają moją uwagę, a tutaj właśnie tak się stało. Połączono jeszcze tutaj szary ze złotem, bardzo mi się to podoba. Do tego jeszcze mamy ceglaną ścianę. W ogóle te cegły mają swoją historię, a historia ich jest taka, że one pochodzą ze starego domu właściciela, z rodzinnego domu. I tutaj tworzą taką piękną ścianę, na której również wiszą obrazy. To jest niesamowity pomysł, że udało im się zrobić tą ceglaną ścianę, prawda? Tak. Takie nawiązanie do historii i taki fajny element, który nadaje temu właśnie wnętrzu, temu tej rezydencji taki wyjątkowy też charakter. Początkowo też kuchnia miała być bardzo prosta, ale właścicielka poprosiła architekta o kilka dodatkowych elementów. No i powstała ta wyspa. Ta wyspa, która, jak zwrócicie uwagę, ona nie jest przytwierdzona do podłoża. Ona jest tak zrobiona, żeby była jakby wisząca, taka w powietrzu. Tutaj też mamy połączenie szarości i złota. A na blaty użyto spieków kwarcowych. Kuchnia jest bardzo duża, ma tych blatów bardzo dużo, więc domyślam się, że przygotowywanie tutaj jakichkolwiek posiłków nie będzie stanowiło problemu. Na pewno nie zabraknie tutaj miejsca, nie zabraknie też światła. Element, który będę podkreślał, bo nie jest to element, który możemy znaleźć w każdym domu, no tutaj tych okien, jak widzicie, tego światła mamy bardzo dużo. A w kuchni zastosowano włoski sprzęt AGD firmy Fulgor. Mamy tutaj bardzo duży piekarnik z funkcją grilla. Dodatkowo okap firmy Franke i lodówka w zabudowie Liebherr. A ja teraz, kochani, zabieram Was windą na samą górę. Widzimy się na drugim. Jesteśmy teraz na drugim piętrze. I na tym piętrze mamy taką przestrzeń tutaj otwartą, gdzie mamy salon, jadalnię i kuchnię. I tą właśnie przestrzeń zagospodarowuje teraz syn właścicieli. Zobaczcie, ja mu zazdroszczę. Tak. Jego wieku też chciałbym mieć takie swoje własne mieszkanie w domu rodzinnym. Naprawdę. A tutaj ma naprawdę bardzo wygodnie, ma własny salon, ma własną kuchnię, sypialnię, łazienkę. Swoje własne królestwo. I jeszcze wjeżdża zobacz do garażu, prawda? Parkuje samochód w garażu, windą jedzie sobie od razu do swojego mieszkania. Super. Jakby miał tak naprawdę apartament w domu rodzinnym. I do tego apartamentu ma jeszcze taki piękny taras. Jesteśmy teraz w sypialni należącej do tego mini apartamentu, który jest na drugim piętrze. Sypialnia ma oczywiście prywatną łazienkę. Tak, łazienkę i dodatkowo jeszcze własną saunę. A wszędzie na podłodze na tym piętrze drugim mamy żywicę w białym odcieniu. Na ten poziom już my idziemy do windy i zjeżdżamy na pierwsze piętro. To widzimy się za chwilę. Skoro już wszyscy jesteśmy na tym poziomie, umownie nazwijmy go poziomem numer 1. Myślę, że równie umownie możemy go nazwać poziomem sypialnianym. Myślę, że tak. Mamy tu cztery sypialnie. Każda z nich ma własną łazienkę. Do tego są trzy, dobrze pokazuję, trzy garderoby. I trzy garderoby. A my pokażemy Wam master bedroom. Zapraszam. Czyli główną sypialnię. Proszę. A to, co czujemy wchodząc do tej sypialni, to spokój. Zobaczcie, ściana zieleni, spokojne, stonowane kolory, cisza, śpiew ptaków.
To jest to, co może nam tutaj przeszkadzać. I niech mi teraz podniesie rękę ten, komu ta sypialnia się nie podoba. No chętnie z nim podyskutuję. Płynnie z sypialni przechodzimy do pokoju kąpielowego z wolnostojącą wanną, dużym prysznicem i dwiema umywalkami. Dodatkowo sypialnia posiada odrębną, przestronną garderobę. Zobaczcie, w domu znajduje się też przestrzeń do ćwiczeń. Tutaj możemy ćwiczyć, ale też możemy się masować. Rezydencja położona jest na kameralnej działce otoczonej starodrzewiem, ukryta wśród zabudowy willowej. Doskonała lokalizacja tuż na Mokotowskiej Skarpie zapewnia idealną infrastrukturę. Dodatkowo bezpośrednie sąsiedztwo historycznego parku Królikarnia oraz licznych parków i skwerów Warszawy czyni tą willę jedną z najbardziej pożądanych nieruchomości. No i z tego tarasu tutaj już będziemy się z Wami żegnali, prawda? Dokładnie. Ja jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę jedną na to, że właścicielka zadbała tutaj naprawdę o każdy szczegół, nie tylko swojego domu, ale również wyposażenia i nawet elementów homestagingu. Zobaczcie, jest również pufa tutaj przy schodach w pięknym zielonym kolorze. Ten ogród naprawdę zaprasza do tego, żeby odpoczywać. Jest tutaj przestrzeń, ale przede wszystkim zobaczcie, tutaj nikt na nas nie patrzy, ani my na nikogo też nie patrzymy. Jest naprawdę prywatnie. Jesteśmy zaskoczeni. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj, za to, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten dom podobał. Łapkę w górę, jeżeli podobało Wam się nagrania. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, to prosimy o subskrypcję i udostępnianie materiału. Może wśród Waszych znajomych są osoby, które szukają właśnie takiej nieruchomości. Ja jeszcze dodam na koniec, że ten dom idealnie nadaje się dla tych z Was, którzy chcą jeszcze bardziej się odmłodzić, poczuć ducha sztuki, ducha piękna, bo on jest właśnie dedykowany takim osobom. Tradycyjnie link do oferty i wszystkie szczegóły znajdziecie pod wideo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To co, i jemy? Jemy, to ja poproszę. Jak ja kocham arbuza.